aby prowadzić w efekcie takich wyrzeczeń, jakie przyjęli na siebie Europejczycy, politykę klimatyczną, trzeba ją prowadzić w skali globalnej. Efekty wynikające z przyjęcia w Europie bardzo restrykcyjnych norm emisji CO2 będą zerowe, żeby nie powiedzieć ujemne, jeśli w innych krajach, które podobnych restrykcyjnych norm nie zastosowały, będzie wzrost emisji CO2 w efekcie utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu i w efekcie emigracji tego przemysłu poza granice Unii Europejskiej. Także my jako środowiska gospodarcze zwracamy się z tym apelem, aby Komisja Europejska, aby środowiska europejskie jeszcze raz rozważyły w dobie spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego i w efekcie fiaska konferencji w Kopenhadze i w Durbanie swoje stanowisko. Pamiętajmy o jednym, że jest to problem globalny, a nie lokalny.